No, cześć. Bo jestem ciekawa, jakbyś oceniła moje skille jako prowadzącej. Zapraszam Was na kilkudniowy vlog, w którym na chwilę jadę do Warszawy, potem zaraz wracam do Krakowa, ale o tym później, bo jadę teraz na wyjątkowe nagranie, którego nie mogę się doczekać i w które jeszcze trochę nie wierzę. Właśnie nagraliśmy w Dobrowym Towarzystwie pewien bardzo ciekawy podcast i rozmowę. Podcast z pokolenia na pokolenie, więc oglądajcie na YouTubie i słuchajcie na platformach podcastowych. O tym Wam jeszcze zaraz opowiem więcej. Absolutnie bardzo ważne. A o czym może być ta rozmowa? Oczywiście, że jest o kościele i o religii. Magda, a Ty słuchałaś podcastu Też Odchodzę? Bo jestem ciekawa, jakbyś oceniła moje skille jako prowadzącej. Jakie zadaję pytania? Ja nie muszę oglądać Twoich podcastów, żeby wiedzieć, że Ty zadajesz właściwe pytania, bo to nie jest kwestia tego, czy jesteś dobrą dziennikarką, tylko czy jesteś ciekawą świata i ludzi osobą, a Ty po prostu nią jesteś. O. Słuchajcie, przy tej okazji poznałam też osobę, o której tyle słyszałam, czyli Martę Niemirę, legendarną menadżerkę wszystkich. Wszystkich, po prostu wszystkich. Pozdrawiam. Pytałaś się mnie o różne rzeczy i ja myślę, o jaka miła osoba, jej. Jezu. Ha. I nie wiem, co się robi w takich sytuacjach, w sensie nigdy nie robiłam. Bardzo dobrze sobie poradziłaś. Ja tak mi plecy ścierpły ze stresu. Szanowni Państwo, informuję, że w związku z utrudnieniami drogą pociągu pociąg jest opóźniony na 10 minut. Przepraszamy za opóźnienie. Dzięki, Jola. Nie ma sprawy. Zawsze do usług. A w ogóle teraz nad morzem podobno w ogóle nie było śniegu, a u nas. Tylko u nas? Po południu. Kurde. W Warszawie też śnieg. Śmiesznie się obróciło, że na północy nie było śniegu, a na Ale to zazwyczaj jest na południu, kochanie. Moim zdaniem. Tak? No. A nie jest tak na północy? A oni tam wszystko mają, no, po prostu mają lepiej. Oni tam mają zimno. Oni mają wiatr, ale nie śnieg. Ja naprawdę wiele rozumiem, ale żeby na rolkach w takiej temperaturze, na takim zimnie, w samym swetrze... Kurde. Jola, wracaj! Wracaj, bo zimno! Dobra, teraz wieczorny unboxing na koniec dnia, bo przyszła do mnie paczka, na którą czekałam. Ale ładnie. O, ile rzeczy! Dostałam takie piękne, słodkie, kolorowe biżuterię. Jajć, czekaj, bo już z emocji nie umiem tego odkleić wszystkiego. Słodkie, nie Kamil? To jest chyba wisiorek, ale fajnie. Śliczny, nie Tosia? Nie! Nie gryziemy! Nie gryziemy! Udało mi się dzisiaj popracować w kawiarni i zmontować dużą część poprzedniego vloga. Trochę kamień z serca, bo tego materiału było strasznie, strasznie dużo. I
Jola, ale powiem ci, że te paznokcie to odjebałaś. Naprawdę odjebałaś. Oczywiście odgapione paznokcie od Hani S, ale co tam? Przecież trzeba wiedzieć, od kogo odgapiać. Poczekaj, jeszcze chciałam jedną... I ręka healthy om nom nom. Calling Irina Healthy. Mobile. Nagrywam vlogi, ale od kilku dni się nie wyspałam i po prostu myślałam, że zasnę na tych paznokciach. Serio? Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, ale serio. Irina, healthy om nom nom dzwoni. Cześć, Irenko. Hej, hej, to tam. Ja chciałem tylko zapytać, czy macie miejsce w garażu? Nie, nie mamy. Dobra. Kobiety moim aparatem nie rozumieć. O jest, jest Jola. Jest Kamil. Cześć, Irenka. Fajnie, jak jesteście. Fajnie, że z gościem. Fajnie, tak, być z wami. Jesteśmy cieszymy się, że jesteśmy z wami. To jest niedobre się kobiety. Jak ja tam głupoty, jak zwykle. Ten podcast z Jolą, do Joli, nagrywałyśmy na tej kanapie, a podcast do mnie nagrywałyśmy w sypialni. Bo to jest zainspirowane tym, jak zaczynałam karierę na YouTubie i nagrywałam telefonem, bo nie miałam innej opcji. Wtedy po prostu sobie stawiałam zawsze telefon przed lustrem, żeby wiedzieć po prostu, co się nagrywa, czy mi się nagrywa, czy jestem ostra. Także no. Kiedyś to były czasy. Jakiś czas temu zaproszenie na koncert Piotra Paduszyńskiego. Nie znałam go, nie znałam jego muzyki, ale sprawdziłam na YouTubie i jest to rzeczywiście klimat, w którym bardzo się odnajduję i mega się ucieszyłam, bo nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam na koncercie. Dawno, że nie było takiego stęsknienia. Ojejku, to już jest takie stęsknienie. Też w ogóle w weekend byliśmy poza domem, tylko w niedzielę byliśmy w domu, więc Tosia była bardzo dzielnym kotkiem, który bronił domu, tak? W ogóle jak dostałam zaproszenie do tego podcastu z pokolenia na pokolenie, do rozmowy z Magdą Mołek, to w mailu przeczytałam, że chodzi o rozmowę o religii. No i odpisałam, że no nie jestem osobą wierzącą, więc chyba nie będę mogła za dużo powiedzieć. I dopiero dalej sobie wyjaśniliśmy, że rzeczywiście chodzi
właściwie o rozmowę o duchowości, a nie o religii. Czyli o tym, że duchowość jest jednak dużo szerszym pojęciem niż religijność. Bardzo, bardzo się cieszę, czuję się bardzo wyróżniona, że mogłam tam być i poznać Magdę. Bardzo wam też polecam poprzednie sezony z pokolenia na pokolenie. Moje ulubione rozmowy to jest rozmowa z Asią Okuniewską, z Justyną Mazur. I też jest taka fajna rozmowa z Moniką Brodką o tym, kto wymyślił płeć i w ogóle o takiej płci kulturowej i kulturowym na nią patrzeniu. Bardzo się cieszę, że są takie marki, które podejmują się trudnych tematów i takich rozmów. I w ogóle Reserved jest w związku z tym patronem też tego vloga, bo to na ich kanałach możecie podcastu z pokolenia na pokolenie wysłuchać, jakby dzięki nim powstał. Ale raz, że ważne tematy są poruszane w tych rozmowach i są poruszane z empatią Magdy Mołek, którą bardzo, bardzo cenię i uwielbiam w ogóle sposób, w jaki ona prowadzi rozmowy, ale także jest właśnie ten trzeci element, że zawsze gośćmi są osoby z różnych pokoleń, albo z pokolenia Z, albo millennials, albo te, nie wiem, jeszcze inne starsze pokolenia. Wiadomo, że to są zawsze pojedyncze osoby, a nie ma czegoś takiego jak przedstawiciel całego pokolenia, ale sam koncept wydaje mi się mega cenny i mega to jest fajne i ostatnio sobie w ogóle o tym myślałam, że jestem otoczona w 85% przez milenialsów w moim życiu, więc w ogóle mam taką fajną swoją milenialską panieczkę, ale fajnie czasem porozmawiać z kimś młodszym albo z kimś dużo starszym, bo często te rozmowy sprawiają, że na coś spojrzę inaczej albo zobaczę więcej i mniej jest we mnie wtedy ocen wobec tego, że ktoś myśli inaczej, no bo jakby układam to sobie w głowie, że no troszkę w innej rzeczywistości się wychował, inne rzeczy na niego wpływały, nie wiem. Więc bardzo polecam, zobaczcie sobie poprzednie sezony podcastu z pokolenia na pokolenie i nadrabiajcie, bo już w czerwcu najprawdopodobniej będzie dostępny odcinek, w którym właśnie rozmawiamy o duchowości, ja i Piotr Więcławski, czyli Wienio, no i oczywiście Magda Mołek. A była to rozmowa ciekawa. W ogóle tak się jaram tymi paznokciami, jak głupia. Tak jak widzieliście u jej ręki i razem z tymi prezentami od Gosi, to po prostu czuję, że idzie wiosna i trzymam za nią kciuki, chociaż jest jeszcze bardzo zimno. 12 stopni, jakby jak patrzę za okno, to nie wierzę, że jest 12 stopni. Staram się zachęcić Tosię do tego, żeby do mnie przyszła, pokazuję jej zabawkę, ale zamiast tego sprawdziła, czy aparat spada na ziemię, kiedy się go przewróci. Okazało się, że spada. Wolisz sobie usiąść? Bardzo. Chcę, tylko bym sobie chciał się przebrać i umyć ręce, bo mam trudne ręce. Może poczekać na 5 sekund? Czekam na ciebie 5 sekund. Ostatnio mi się tutaj fajnie pracuje w moim biurze, w którym mam teraz duży ekran, bo kupiliśmy od naszych, odkupiłam od przyjaciół i strasznie się jaram, bo to mega, jak sobie możecie wyobrazić, z takiego małego na taki duży zmienia po prostu wszystko, to już jest luksus fest, a za mną słynny regał książkowy, bo to tutaj nagrywam większość statycznych filmów i w ogóle mam teraz problem z nagrywaniem, bo Tosia mi zrzuciła aparat i podgląd, który mam na górze. Mam teraz do góry nogami, po prostu widzę i nie jestem w stanie wycelować, czy dobrze. Więc tak. Nie bać się, że to nie jest twoja wina, to ja powinnam pilnować aparatu. To prawda. To Jola powinna pilnować aparatu, Tosiaczku. W ogóle się tym nie przejmuj. To Jola powinna pilnować aparatu. No tak. Patrz, jakiego wielkiego pomidora kupiłem. I to jest malinowy. Nie było innych malinowych. I on kosztował 6 zł, albo 7.
całkiem dużo wahania. Ej! Żeby nie pozostawił. Dla ile? Wszystko. Twój ulubiony program? Tak. Naprawdę? Oprócz Rolnicy Podlasie oczywiście.